Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji Metra Stokłosy. Tak jak co tydzień, albo trochę rzadziej, a czasem trochę częściej, spotykamy się tutaj, żeby rozmawiać o książkach. Pierwszy raz się tak zdarzyło, mam nadzieję, że ostatni, ponieważ ja bardzo łatwo ulegam rozmaitym presjom, to znaczy jak ktoś mi o coś poprosi, to ja nie mam odruchu, żeby odmówić, ale mam odruch, żeby się zgodzić. To jest czasem ciekawe, a czasem nie. Ale w tym y, przypadku mam nadzieję, że, że będzie ciekawe. Nie zamierzam tego powtarzać. Y, poproszono mnie, żebym opowiedział o pewnej książce. To znaczy, autor do mnie napisał y, i wyłuszczył swoją sprawę w ten sposób, że wydał książkę. Taką oto, proszę Państwa. Książka, która się nazywa Pięknoduchy Radiowcy Szpiedzy, Radiowolna Europa dla Zaawansowanych. To są dwa potężne tomy, żebyśmy to wszyscy zobaczyli. I autor do mnie napisał, ja też powiem, trochę z próżności zdecydowałem się na to, żeby tę książkę omówić i o niej tutaj wspomnieć. Książka wydana, ktoś autorowi obiecał recenzję, ktoś obiecał promocję, po czym, jakby to powiedzieć Wykręcił się, tak? No więc ja nie jestem żadną instytucją, proszę Państwa, i mój wpływ wbrew rozmaitym twierdzeniom osób, które krążą po mieście Warszawa i, i emitują różne komunikaty na mój temat, mój wpływ na cokolwiek jest żaden. No, może nie żaden, bliski zeru, tak? Więc ale jeżeli ktoś życzy sobie, żebym miał ja powiedział o jego książce, proszę bardzo. Mogę to zrobić, zwłaszcza, że zostałem w prezencie te dwa tomy, fantastyczne zupełnie. Zamówiłem sobie, zamówiłem sobie oczywiście jakąś ilość do księgarni, żeby to sprzedać. Zacząłem to czytać proszę państwa. To jest bardzo ciekawe. Dla człowieka takiego jak ja, który nigdy, podkreślam, nigdy nie miał żadnej styczności z Radiem Wolna Europa. To znaczy źle. Moja jedyna styczność z Radiem Wolna Europa polegała na tym, że kiedyś poznałem Jacka Kaczmarskiego. Podałem mu rękę, i on mi podał rękę, przedstawiliśmy się sobie i tak się skończyło. Więc poza tym jednym momentem nigdy w życiu nie słyszałem. A, jeszcze słyszałem zagłuszarkę. Jak byłem dzieckiem, mój dziadek usiłował złapać na małym tranzystorku japońskim Radio Wolna Europa, ale mu się to nie udawało i słychać było tylko bez przerwy zagłuszarkę. No więc Jacek Kaczmarski i zagłuszarka to są moje jedyne wspomnienia związane z Radiem Wolna Europa. Aha, i wiem, kto to był Jan Nowak-Jeziorański. Natomiast nigdy nie słuchałem żadnej audycji Radia Wolna Europa i nigdy nie interesowałem się tym, co się w Radiu Wolna Europa działo. No więc, proszę Państwa, dla mnie ta książka jest sporym wstrząsem. Ja wiem, że ludzie Państwo, do których ja teraz mówię, macie głębsze doświadczenia, jeżeli idzie o te rozgłosie, niż ja i wiecie znacznie więcej ode mnie na temat tego radia. I zapewne macie bardzo wyrobione sądy na ten temat. I część z tych sądów pojawiła się już na blogu, kiedy ja tę książkę zarekomendowałem. No, część była, były to sądy przeważnie krytyczne. Y, y, oczywiście, ale były to sądy krytyczne, wyrobione na podstawie tego, co pod koniec swojej działalności emitowało, y, emitowało Radio Wolna Europa. Natomiast w środku, proszę Państwa, mamy te wszystkie zależności których efektem był profil Radia Wolna Europa. Niełatwą drogę tego radia i niełatwą współpracę dziennikarzy i dyrektorów tego radia z Amerykanami, z kongresem i z CIA, po prostu co tu gadać. Jest to dla mnie dość zaskakujące, ponieważ. Autor tutaj wprost pisze, że Radio Wolna Europa nigdy nie negowało komunizmu i nigdy nie stawiało na antysystemową opozycję. Być może dla Państwa to jest coś oczywistego. Dla mnie oczywiste to nie było. Wydawało mi się, że Radio Wolna Europa, które bezskutecznie próbowało złapać na japońskim tranzystorku mój dziadek, było to radio totalnie antysystemowe. Okazuje się, że nie. Autor na moje oko człowieka niedoświadczonego w tych sprawach w ogóle, nawet jeżeli coś ukrywa, to niewiele. Wszystko jest wyłożone kawa na ławę z nazwiskami. Ja nie będę tutaj teraz podawał tych nazwisk, bo nie wiem jak to jest z, z ostrożnością procesową. Nie wiem jak autor się czuje teraz po opublikowaniu tego. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwane demaskacje, proszę Państwa, no to w zasadzie to jest gro tej książki. Poza tym ciekawe jest z, ciekawy jest sposób, w jaki autor opisuje ten profil, ten profil radia. Zwraca uwagę na rzecz niezwykłą, która uszła mojej uwadze, a jest szalenie ważna: na to, że Józef Mackiewicz nie został dopuszczony do głosu w radiu Wolna Europa. Proszę Państwa, no jeżeli Józef Mackiewicz nie został dopuszczony do głosu w Radiu Wolna Europa i z książkami Józefa Mackiewicza stało się to, co się stało, no to dla ludzi żyjących w tamtej epoce wiarygodność Józefa Mackiewicza nie podlega żadnej krytyce. Prawda? Żadnej. Ja czytałem wiele książek Józefa Mackiewicza, mam rozmaite przemyślenia na ich temat, niekoniecznie entuzjastyczne, od razu powiem, ponieważ jak wiecie Państwo, jestem wrogiem entuzjazmu i wrogiem entuzjastów. Kiedyś może o tym porozmawiamy, może zrobimy w ogóle sobie pogadankę o Mackiewiczu, Józefie. Natomiast autor, który siedział tam w środku, pan Andrzej Świdlicki, z wielką, moim zdaniem, odwagą i bez specjalnych sentymentów rozprawia się z tymi wszystkimi mitami radiowymi. To nie jest tak, że on tutaj pisze same brzydkie rzeczy o Janie Nowaku Jeziorańskim, jakby się ktoś mógł spodziewać, bo to nie jest, proszę, proszę Państwa, sprawa prosta. Autor pisze, że Jan Nowak Jeziorański został wyniesiony na stanowisko dyrektora tego radia poprzez aferę Bergu. Ja nie znam szczegółów, proszę państwa, i wszyscy, którzy się tym interesują głębiej niż ja, na pewno będą mieli wyrobiony pogląd i wyrobione spojrzenie na tę sprawę. Ale tak tu jest napisane i nie chcę być inaczej. Jakie to proszę państwa miało konsekwencje? Ja do końca nie wiem, ale w tej książce te konsekwencje są z pewnością opisane. I teraz tak. Mamy Rok 2019. Radio Wolna Europa nie istnieje od roku 1994. Radio, które kojarzyło się z wolnością, zostało zamknięte w momencie, kiedy ta wolność nastała. Czy to jest paradoks? Dla wielu ludzi być może tak, ja uważam, że wcale nie, prawda? No bo skoro radio walczyło o wolność, a wolność przyszła, prawda? Teraz troszeczkę szydzę, no to po cóż to radio? Tak? To po cóż to radio? No, więc teraz pytanie: Czy warto by było reaktywować Radio Wolna Europa? Jeżeli tak, to w jakim kształcie? No, może by było warto. Autor, pan Andrzej Świetlicki, pisze, że radio nie przedłużono życia temu radiu, dlatego że tej rozgłośni, bo nie było sponsorów. Myślę, że sponsorzy by się znaleźli. Nie było woli. To jest zupełnie inna rzecz. Nie było woli. Sponsorzy by się znaleźli. Proszę Państwa, radio przestało być potrzebne i zostało zamknięte. Czy słusznie nie mnie oceniać, natomiast no, na ile ono było rozczarowujące? Autor przyznaje, że było rozczarowujące dla Polaków. Szczególnie dla Polaków, bo okazało się, że to nie jest tak, jak, jak autor nam opisuje, opisuje nam założenia programowe i założenia ideologiczne tego radia, że radio to i jego dyrektorzy, a także wielu dziennikarzy uważali, że rozgłośnia ta będzie wychowywać Polaków. Że rozgłośnia ta będzie uczyć kształtować światopogląd i tak pewnie do pewnego stopnia było. Natomiast no, to jest duża pycha, takie stawianie sprawy. Dlatego, że nawet licząc no, spory, sporą obsadę i, i dużą liczbę załogi tego radia, czy około 200 osób, no, ich programy, ich poglądy, ich misja miały jakiś wpływ na umysły Polaków, ale nie był to wpływ, który no, można by było przeszacować. To bez przesady. I cóż się okazuje, proszę Państwa, radio jest zamknięte i okazuje się, że jest mnóstwo Polaków, którzy wychowani zostali w komunizmie, poddali zostanie indoktrynacji komunistycznej, a jednakowoż potrafią zdobyć się na inne spojrzenie na rzeczywistość i historię, niż proponowali to komuniści, a także na inne spojrzenie na rzeczywistość i historię, niż proponowało to Radio Wolna Europa. Radio Wolna Europa było rozgłośnią popierającą okrągły stół i no też dochodzimy do takiej ważnej konkluzji, na ile propaganda sączona przez media może zafałszowywać fakty. Radio cieszyło się dużym zaufaniem, miało wielki kredyt społeczny w Polsce, ale okazało się, że kiedy przychodzi do oceny faktów i do wymowy tych faktów oraz konsekwencji, jakie one mają w rzeczywistości, media nawet posiadające głębokie zaufanie publiczności mogą to zaufanie stracić, to zaufanie stracić. W konfrontacji z tymi faktami. I myślę, że to był problem główny Radia Wolna Europa, a także i kolejnym problemem, o czym autor też wspomina, była no nieszczerość intencji, z jaką to radio było prowadzone przez chyba trzeba powiedzieć kongres Amerykański, tak? Nieszczerość intencji, to znaczy, chęć jakiegoś koncyliarnego porozumienia z komunizmem, które w końcu nastąpiło, tak? No, o czym to Przeciwko ludziom, którzy byli twardymi antykomunistami i uważali, że komunizm powinien po prostu zniknąć. No o czym to świadczy? No o tym, że, że Kongres Amerykański miał jakieś interesy w Związku Radzieckim, proszę państwa, no o czym to może świadczyć, prawda? Być może to świadczy o tym, że cały komunizm był operacją nakręconą dawno temu przez rozmaite, ciemne, finansowe siły, a kiedy wyczerpała się jego misja, czy jak to mówią w telewizji, formuła programu, tak, no to się go zwinęło i odbywało się to, Oczywiście nie od razu, tak, no, żeby zminimalizować straty, a do zwijania tego interesu służyły media, e, takie jak Radio Wolna Europa. To jest moja opinia, można się z nią nie zgadzać. Można jej nie powielać i w ogóle o niej nie mówić. Natomiast, no, e, proszę Państwa, kawał historii. Kawał historii. E, trudno nie docenić pracy autora, bo no, to na wagę robi wrażenie. I jeżeli ktoś interesuje się tą tematyką, znajdzie tu nieprzebrane bogactwo faktów, nieprzebrane bogactwo nazwisk, nieprzebrane bogactwo opinii oraz opisów relacji, których nie ma nigdzie, pomiędzy tymi postaciami. Które tutaj występują. Ja nie będę wymieniał nazwisk, bo ja w większości, poza głównymi rozgrywającymi tego radia, czyli Janem Nowakiem Jeziorańskim, Zdzisławem Najderem, tak, którzy są tutaj ustawieni w opozycji przez autora, tak, bo oni się nienawidzili i próbowali kształtować to radio jeden według jednych kryteriów, drugi według całkiem innych, no to ja tych nazwisk nie znam, ale Państwo z pewnością je znacie. Jestem tego pewien. Ludzie, którzy są ode mnie starsi, a także młodsi, którzy słuchali Radia Wolna Europa, którzy tym interesowali, znają wszystkie nazwiska, jakie znajdują się w tej książce. Co do tego nie ma wątpliwości. Proszę Państwa, ja może pokażę, jak to wygląda, bo ta książka jest w ogóle faktograficznie świetnie zrobiona. To znaczy, wszystko tutaj gra. Ilustracja. Paginy, przypisy, formatowanie tekstu, bardzo uczciwie i przyzwoicie zrobiona edytorsko rzecz. Tutaj akurat mi się otworzyło na czymś, co mnie samego zaskoczyło, bo wcześniej tego nie widziałem. Tu jest, proszę Państwa, znaczek z generałem Korczyńskim. Jasny szlak. Per. Nie, to jest niemożliwe. Jak ja mogłem tego wcześniej nie widzieć? Proszę Państwa, okazuje się, on tu to opisuje, pan Andrzej Świedlicki, że PRL wypuściło w roku 1971. Ja jeszcze ciekaw jestem, kto ma jeszcze złudzenia co do PRL-u, i kto będzie jeszcze mówił, że może nie było tak źle. Znaczek za 50 zł z generałem Grzegorzem Korczyńskim. Ja cię nie mogę. Kto, kto to był? Generał Korczyński to był ten, co latał w helikopterze nad robotnikami na wybrzeżu i strzelał do nich z góry. Gdyby ktoś nie wiedział, to to był Grzegorz Korczyński. Generał Grzegorz Korczyński, Dąbrowszczak, partyzant Gwardii Ludowej, funkcjonariusz stalinowskiego aparatu bezpieczeństwa Moczarowiec. No to trochę za mało. Znaczek... Zbierałem znaczki. Ciekawe, kto ma ten znaczek, proszę Państwa. Oto, proszę Państwa, bezwiednie zupełnie trafiliśmy na nowy wymiar filatelistyki i nowe jakości w tej filatelistyce. Już żeśmy o filatelistyce sporo pisali i zdemaskowaliśmy filatelistykę, ale chyba musimy powrócić do zbierania znaczków, proszę Państwa, jeżeli tam się znajdą takie rzeczy. Oto, proszę państwa, znaczek z generałem Grzegorzem Korczyńskim. Rok 1971. święci Państwo. Sporo, sporo tekstu jest poświęcone Moczarowi, sporo tekstu jest poświęcone Księdzu Jerzemu Popiełuszce. Proszę Państwa, no co tu gadać? Jerzy Giedroć, wszystko, wszystkie w zasadzie tropy, intuicje, podejrzenia, fakty, kontrowersje, jakie wokół tego radia narosły, są w tych dwóch tomach. Rzecz jest oczywiście do polemiki. Ja się spodziewam, że autor pisząc tę książkę, niełatwo mu to zapewne przyszło i nie trwało to krótko, Liczył się z jakąś polemiką, no ale jak widać żadnej polemiki nie ma, tak? Został wsadzony do ciemnego wora yy, i cisza, prawda? No bo przecież kto będzie z nim polemizował, yy, skoro mamy tak obkurczony rynek yy, i nikt, ani Gazeta Wyborcza, ani żadne inne medium, prawicowe, lewicowe, czy w ogóle nieistotne, nie wpuści tego człowieka na, na forum, bo jeszcze by coś zarobił, prawda? przy okazji, tak? I wydawnictwo by coś trafiło jeszcze. Ja to robię za darmo, od razu mówię. Robię za darmo promocję panu Andrzejowi Świdliskiemu oraz wydawnictwu Lena. Dlaczego? Bo mnie stać. Więc nikt poza mną tego nie zrobi, proszę Państwa, bo wszystkim jest szkoda tych groszaków, które tam rąbią na tym biednienkim rynku i, i, i tych dotacji na, na koszta edytorskie, które usiłują ukraść z jednego, drugiego, trzeciego budżetu. Taki los. Ale my się tym nie przejmujemy, mamy swoje życie i swoje sprawy do załatwienia. Nie, I nie. Emanujmy zawiścią z tego powodu. Możemy się co najwyżej pośmiać. Proszę Państwa, dwa tomy niesłychanie zaskakujących, ciekawych, inspirujących faktów dotyczących najsławniejszej polskiej rozgłośni za granicą, czyli Radia Wolna Europa. Autor, były dziennikarz Radia Wolna Europa Andrzej Świdlicki, który mnie poprosił, żebym tę książkę zarekomendował i co też czynię. Bardzo Państwu dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu.